niedzielę 19 kwietnia na bielawskiej pływalni Aquarius odbyły się drugie eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w pływaniu synchronicznym. Klubów jest 11 z całej Polski. Za nami jest właśnie konkurencja zespołów. Startowało 11 zespołów, za chwilę duety, potem kombinacje, solówki. Także jest co oglądać i jest co sędziować. W eliminacjach wzięło udział blisko 90 zawodników, w tym najliczniejsza ekipa z Bielawy, która od lat jest liderem w organizacji tego typu zawodów. No, współorganizatorem jest klub Lux Aquarius Bielawa, no i oczywiście OSIR Bielawa, który przygotował te zawody tak, że no, Mistrzostwo Świata. Pan dyrektor, czy pełniący obowiązki dyrektora, pan Marcin, po prostu wszystko, co poprosiła, mieliśmy i jest to opinia też innych klubów, że zawody są naprawdę przygotowywane super. Od roku we wrześniu mamy takie spotkanie organizacyjne, gdzie wybieramy, które zawody, jakie mistrzostwa odbędą się w jakim mieście. No i nie ukrywam, że zawsze pierwszą petycją jest, czy Bielawa robi zawody. No i Bielawa robi zawody, bo Bielawa te zawody robi świetnie. To jest pomoc zarówno od obsługi basenu, od ratownictwa, no i od kierownictwa. Także naprawdę mamy tutaj fajne wsparcie i te zawody przebiegają naprawdę sprawnie. Bielawa jak zwykle stanęła na wysokości zadania. Wszyscy zostali przyjęci bardzo ciepło, bardzo przyjaźnie i na najwyższym stopniu profesjonalizmu. Zawodniczki przez dwa dni rywalizowały o punkty w konkurencjach figury, zespół, duet, solo i kombinacja. Dzisiaj nasze zawodniczki występują w kategorii duetów i solistek. Mamy dosyć okrojony skład, ponieważ jesteśmy ograniczone wiekowo, ale liczymy na jak najlepsze występy naszych dziewcząt. Muszę powiedzieć, że poziom jest bardzo wyrównany i nawet te najmłodsze zawodniczki tutaj reprezentują bardzo wysoki poziom. Oczywiście tempo jak zwykle narzucają zawodniczki z Bielawy, które są bardzo dobrze przygotowane i technicznie, i artystycznie i reprezentują ciekawe układy. Natomiast mówię, poziom jest bardzo wyrównany i wysoki jak na tą rangę zawodów. Jak byłam w trzeciej klasie, córka mojej mamy koleżanki trenowała i mi się to strasznie podobało i stwierdziłam, że też muszę to się robić. I trenowałam na pływanie i przerzuciłam się na pływanie synchroniczne, bo mi się to bardzo podobało. Cóż, to jest jednej strony to jest wymagający sport, ale z drugiej bardzo dużo daje satysfakcji i potem jak się to ogląda i jest bardzo fajnie. To jest bardzo fajny sport, wymagający, więc trzeba mieć cierpliwość do niego. No i na pewno nie osiągnie się wszystkiego od zaraz, tylko trzeba długich lat trenowania. Na początku trenowałam zwykłe pływanie, ale trenerka zachęciła mnie do tego. No i akurat przeszłam na pływanie synchroniczne i bardzo mi się spodobało. Chciałam pójść do tego pływania synchronicznego, bo to jest bardzo ładny sport. Jest taki wyjątkowy. Jest połączony i taniec, i balet, i gimnastyka artystyczna. Z pływaniem. Tak, i pływanie też oczywiście. I ogólnie można pokazać coś. Coś ładnego, a nie takie na przykład zwykłe pływanie. To bardzo ciekawe, za każdym razem no, można robić coś innego, inne układy, to jest bardzo różnorodny sport, można różna muzyka, można, którą se chce. Bardzo, bardzo fajny sport, jest bardzo sympatycznie, bo to trzeba w grupie, więc to jest bardzo fajnie w grupie. Bardzo lubię pływać synchronicznie i nadarzyła się taka okazja, że akurat w Bielawie był taki klub. No i się zapisałam, no i bardzo się cieszę, że trenuję w tym klubie. Bardzo zachęcam inne osoby, bo no jest to bardzo fajny sport. Bardzo fajne rzeczy można zrobić w wodzie nogami. Można tak jak widać się malować, ładne stroje mamy. No i bardzo polecam pływanie synchroniczne i zachęcam do zapisywania się. Mamy fajną, przyjemną trenerkę, też Magdalena Szymczykiewicz, jest bardzo przyjemna. Zawodniczki z Bielawy w konkurencji zespołowej zdobyły srebrny i brązowy medal oraz srebro w konkurencji kombinacja, jak również brąz w kategorii duetów. Zwycięzcom gratulujemy.